Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj przegląd wojenno-geopolityczny, Pewnego rodzaju z Sebastianem Pitoniem. Witaj, Sebastianie. Witam i dodam jeszcze, że będziemy również rozmawiać o nowym prezesie partii Korwin. Ale to moim zdaniem to wchodzi jak najbardziej w kwestie wojenne. To jest w końcu też wojna, tylko polityczna, nasza wewnętrzna, nawet środowiskowa. Zresztą ten, te wątki wojenne szybko u pana męcena się pojawiły. Dodam tylko, jak zawsze, że prosimy o łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie. Kanału, no ale tak rzeczywiście zaczniemy od spraw wewnętrznych, żeby potem skończyć na sprawach wielkiej polityki, no ale właśnie. Sławomir Mencen został prezesem partii Korwin w sobotę. W sobotę, patrzę w kalendarz, żeby się nie pomylić, 15 października. Ogólna euforia i entuzjazm wielu osób opadły już w dniach 17-18 października, kiedy nowy prezes poszedł do mediów. I zaczął sypać tam wypowiedziami, że Putin to zbrodniarz. No, może i bym się zgodził, tylko w takim razie, jak nazwać e rząd warszawski obecny, którego nie nazywam polskim, e że nie dostrzega problemu Ukrainizacji Polski. I ten przekaz po po pojawiali ponawiali wszyscy jego akolici. Tam jeszcze była e tradycyjna orka po pro programach socjalnych. Ale gdzieś uciekł program pozytywny na co Katarzyna Tryter-Sierpińska wskazała. No krótko mówiąc, ja się zastanawiam, czy Sławomir Męczen zapatrzył się na Mateusza Morawieckiego, bo jak pamiętasz Morawiecki jednym przemówieniem potrafił obrazić Ukraińców, Rosjan i Niemców. A tymczasem Sławomir Męczen przeatakował elektorat socjalny. I przyatakował tak zwany twardy elektorat Konfederacji, głównie e, Braunowy. No, f, nie wiem, czy to jest mencenowy protokół 1%, czy co się stało. Jeszcze, jeszcze było pytanie: Czy miałby Pan problem, gdyby Pańska córka chciała się wydać za Żyda z Izraela? No i Pan mecenas powiedział, że absolutnie nie. No. Ja jako Polak. <grym> Powiedziałbym, że no nie wiem, jakby się to skończyło, ale zdecydowanie miałbym z tym problem. To jest jednak inna cywilizacja nam obca. To jest jednak, no, jakby na to nie spojrzeć, obywatel kraju, który jest chyba jedynym krajem oficjalnie nazistowskim obok Ukrainy, chyba nawet bardziej niż Ukraina, deklaratywnie nazistowskim, który jeszcze wprowadził w XXI wieku apartheid. W związku z tym, no. Nie mówię, bym od razu zakazał, ale zdecydowanie miałbym z tym problem. No, no tak, no ale w każdym razie, słuchaj, czy to jest jakaś nowa wersja? Teraz nie będzie, teraz nie będzie już o Hitlerze i lekkiej pedofilii, tylko tak będzie wyglądało odpalanie protokołu 1%, bo wiesz, ja się zastanawiałem na, nad źródłami w ogóle tych dziwnych wypowiedzi. Mnie zdziwiła obecność na kongresie partii Korwin, to może zacznijmy tak chronologicznie, jeszcze o samym kongresie. To jeszcze, to jeszcze, tak, to, jeszcze, no. to, jeszcze to jeszcze daj mi to skomentować, Tutaj tak wiesz, chwilnie to skomentowałem. No, wydaje mi się, że Sawomir Mencen jest człowiekiem, który myśli do przodu i pewne rzeczy sobie wymyśla. To nie było tak, że on poszedł, wiesz, na te. Yy, tam wywiady, nie wiedząc, co, co powie w kwestii ukraińskiej, i, i tak dalej. No, myślę, że on doskonale o tym wiedział i przyjął taką zasadę, najwyraźniej, że skoro większość Polaków kocha Ukraińców i nie lubi Putina, no to on w to po prostu pójdzie. Natomiast wiesz, jeśli nawet większość Polaków, jeśli nawet 90. Yy, procent Polaków kocha Ukraińców i nienawidzi Putina, to 10%, które jest akurat elektoratem komfy, ma na ten temat najczęściej o, o inne zdanie, trochę inne zdanie. Nawet jeśli nie 90, tylko 90 powiedzmy 3, no to te 7% ma już inne zdanie. I wydaje mi się, że to jest przez to, no odbieram to jednak jako błąd, zwłaszcza, że jeszcze jest coś takiego jak trend, a ten trend, który oczywiście, że jakiś czas temu był taki, że wszyscy kochali oprócz nas, oczywiście Ukraińców i nienawidzili Putina, on się odwraca. I on się odwraca na świecie. Jeśli nawet my nie podążamy tak szybko za tymi trendami światowymi, to prędzej czy później będziemy. W związku z tym, w tej chwili, tego rodzaju wypowiedzi i tego rodzaju deklaracje przede wszystkim to jest postawienie wszystkiego na, a w każdym razie bardzo dużej ilości czegoś tam. Na stronę no, Atlantystów. Natomiast wydaje się, obserwując to, co się dzieje na świecie, że Atlantyści jednak się wycofują, że Atlantyści słabną, a kontynentaliści zyskują. W związku z tym, ja to obiektywnie odbieram jako polityczny błąd. Poza tym jeszcze jest jedno, ale, że on przejął Sowoj Rumencem stery. Nad partią, na czele której był jednak Janusz Korwin-Mikke, z którym się można nie zgadzać, ale któremu nie można powiedzieć, że odmówić tego, że mówił zawsze to, co myśli i miał wielki komfort w tym, w tym zakresie. Nigdy nie kalkulował, które wypowiedzi przyniosą mu yy, wiesz, zwyżki w słupkach, a które zniżki. Po prostu <laughs> mówił to, co myśli. Mówił to, co myśli. I tutaj można było mieć komfort, że jeśli mówię o Wyspie Węży czy innych rzeczach, to po prostu wiesz, tak przeczytał, tak powiedział i tyle, nie ma w tym żadnej kalkulacji. I myślę, że ten brak kalkulacji, ta szczerość, powiedzmy, bardzo się no, elektoratowi partii Korwin podobała. W związku z tym ten entuzjazm, o którym, o którym mówisz na rzecz wybrania partii Korwin yy, Saumira Mencena, to wrzucam, że nie jest tak duży. Myślę, że część jest faktycznie młodych, zwłaszcza takich wiesz. Młodych korwinistów jest, jest bardzo zadowolona, bo to jest reprezentant ich pokolenia. No jednak, Janusz korwin mikke co jak wcale co, nie był, wiesz, 20-30-latkiem. Natomiast, natomiast wszyscy ci, tak mi się wydaje, starsi korwiniści, no to jestem na tyle mądrzy, że po prostu patrzą, obserwują i, i czekają, co będzie dalej. No to w takim razie w. No może tak jeszcze o samym kongresie. Bo y, mnie najbardziej zdziwiło, kiedy zobaczyłem, że głos zabiera Przemysław Wipler. Ja się zastanawiam. W zastan... szeregu, że Stanisław Tyszka siedzi. To też, to też, ale że Przemysław Wipler, który. No, ja Wiplera pamiętam jako e, Jacka Sasina polskiej prawicy wolnościowej, który był ojcem takich sukcesów jak słynne 4,76. I teraz nagle jest hołubiony jest przedstawiany przez Mencena jako jego mentor. 476. No to jest wynik partii Korwin w wyborach parlamentarnych 2015. Tak, słynne cztery... Najpierw było w exit polach było 49, a potem w oficjalnych było 476. Więc no... E, zresztą partia węży w swoim wpisie... Czemu uważasz? Bo wiesz, ja znam te opinie, ale to jeszcze ciekaw jestem, czemu przypisujesz... To zepchnięcie Korwina pod próg wyborczy, właśnie Wiplerowi. Wipler był wtedy spirytusem z, z partii Korwin, naczelnym. I no, Wipler generalnie skłócił partię Korwin ze, chyba ze wszystkimi możliwymi środowiskami innymi, wolnościowymi. Takie miałem przynajmniej wtedy sygnały, i potem, jak, jak jeszcze się dopytywałem przez następne lata, to takie, taki, taka fama za nim szła. O tak, powiedzmy. Też, też o tej słyszałem. No właśnie. Yy, więc, yy, a Wipler we wpisie piątkowym Partii Węży, czyli Wolnościowców, notabene. Udało mi się zidentyfikować, że partia węży najprawdopodobniej ma w całej Polsce przynajmniej dwucyfrową liczbę szabel. Zaczynam ją bardziej doceniać niż do tej pory. Stwierdziła, że określiła Wiplera jako propisowskiego lobbystę. No i może to jest właśnie jakiś taki chytry plan, żeby nie rozbijać konfederacji, tylko ją zatopić pod próg, właśnie takimi koniami trojańskimi jak Wipler. No, wiesz. Ja słyszałem od jakiegoś czasu, że Wipler się tutaj gdzieś zaczyna kolegować ze sobą, Mirem Mencenem. Słyszałem też o Tyszce, no bo przecież Tyszka nie przyszedł tam, dlatego że przechodził i wiesz, nie miał co robić, bo był to jednak taki dosyć zamknięty event. Ja się tam akurat też znalazłem, tylko dlatego że zostałem przedzień zaproszony przez kolegów z Anglii którzy mnie tam jakoś wkręcili, wiesz, tak można powiedzieć, na krzywy ryj. <laughs> natomiast, natomiast, no Stanisław Tyszka też był człowiekiem, który, który miał takie amplua człowieka, który rozwala, rozwala z kolei Kukiza. Co by tam o Kukizie nie powiedzieć, ja się, wiesz, na tym nie znam, ale to zawsze każdą taką inicjatywę można, można jakoś wzmocnić i można ją rozbić. No i tutaj też nie wiem, jak, jak bo wiesz, te, te słowa krytyki, one szły głównie ze strony pana Jakubiaka, który koniec końców też nie okazał się jakimś tam, wiesz, orłem, yy, nazwijmy to, wolności. No bo jego postawa w, tam w covid i teraz w wojnie też jest tak ewidentnie, powiedziałbym, pisowska jednak. No, ale jednak... Przepraszam, ale Jakubiak też dołożył cegiełkę do rozwalania Kukiza, czyż nie? I, i jeszcze do tego próbował wysadzać Konfederację. Ale to on głównie wskazywał tutaj na Tyszkę jako, jako głównego szkodnika. No tak czy inaczej są to ludzie, którzy mają, którzy, którzy na razie dorobili się opinii rozbijaczy, powiedziałbym, jakiś tam w tej polityce. Nie wiem czy słusznie. Ale w każdym razie ich takie wiesz wejście tylnymi drzwiami powiedzmy, do tego projektu partii Korwin no, odbyło się z pewnością nie dzięki Jakiejś tam pracy, wiesz, w tej partii i tak dalej. No nie było to takie ewolucyjne wejście na scenę, no bo wejście na scenę podczas takiego kongresu, no to jednak to jest jakiś gatunek wyróżnienia, jakiś gatunek nobilitacji. To nie jest tak, że każdy sobie tam może wejść, tych mówców było stosunkowo mało. Byli to ludzie, którzy potem okazali się albo w ścisłym zarządzie partii, albo tacy ludzie, wiesz, jak szefowie głównych partii koalicyjnych czy też Tomasz Sommer czy Stanisław Michalkiewicz. Wiesz, tutaj jeszcze jakiś bloger z programu dla pieniędzy, którego pierwszy raz wtedy widziałem szczerze mówiąc. Też, też, też była to postać, która mnie zaskoczyła. Być może to jest ta różnica pokoleniowa. Być może pokolenie dwudziestolatków znają tego pana znakomicie. Ja tam go nie znałem, więc sobie wszedłem, wszedłem na jego kanał i pierwsze, co mi się rzuciło, to wywiad z prostytutką. Nie z prostytutką, tylko z aktorką porno, przepraszam. I pewnie jakieś inne. Nie, no nie uwierzę, że to jest wiesz. Tam nieciekawe, czy tam coś takiego. No ale mimo wszystko, tak jak mówię, widać, widać, że taka zmiana nie odbywa się na zasadzie kontynuacji tylko odbywa się na zasadzie jednak. wiesz mi tutaj przyszedł przyszedł na myśl, przyszło na myśl, porównanie z tym, w jaki sposób prezydent Kazachstanu, Nursultan Nazarbajew, oddawał władzę dzisiejszemu prezydentowi Tokajewowi, że on go tak namaścił po 20 latach. Wiesz, Nursultan Nazarbajew był taką legendą, rządzącym 28 lat tym Kazachstanem. Uważało się, że koniec końców był dobrym, dosyć samodzielnym politykiem. Trzymał się, wiesz, stosował metodę wielowektorową, ze wszystkimi się trochę lubił, trochę nie lubił, wiesz, miał jakieś tam sukcesy. No i yy, ogłosił w telewizji, że odda władzę Tokajewowi za rok powiedzmy. No ale jakoś wysz, przyszło do tych wyborów dużo szybciej. No a potem, a potem Tokajew praktycznie wyciął wszystkie, tworząc, nie wiem czy tworząc, czy wykorzystując te zamieszki, tą taką mini rewolucję, to wykorzystał Tokajew to po to, żeby wyciąć wszystkie, wszystkie macki wszystkich ludzi Nazarbajewa praktycznie i żeby się uwolnić od od tego powiedziałbym dziadka siedzącego z tyłu jego ludzi tak można było powiedzieć no i tutaj wiesz widzę takie jakby podo podobne mechanizmy podobne mechanizmy na zasadzie skoro już mam tą władzę to wytnijmy wszystkich, wszystkich starych korwinistów jakoś tam ile się tylko da i, I po prostu moi ludzie, teraz ja i moi ludzie będziemy prowadzić nowy pomysł, wprowadzać w życie. No i tak, jak zauważyłeś po pierwszych wywiadach, ten nowy pomysł okazuje się, Odcięciem od tej, nazwijmy to, złej legendy Janusza Korwina-Mikke, który wiesz, nie lubił niepełnosprawnych kobiet, yy, lubił pedofilię i tak dalej, i tak dalej. Mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to wszystko wynikało z jakby, to były raczej prowokacje intelektualne, wskazujące na to, że nie ma prostych odpowiedzi na trudne pytania. No, tak czy inaczej, jest to próba odcięcia się od tego negatywnego pr -u. No i wiesz, czy ona się uda, czy nie, czy uda się przekształcić. Yy, Partię Korwin, w taką, powiedziałbym, no, w partię węży 2-0, no bo to idzie mniej więcej w tym kierunku, że tylko gospodarka i bez, bez kontrowersji, tak? Gospodarka bez kontrowersji. Będziemy mówić o podatkach, o podatkach jeszcze raz, o podatkach, o wzroście gospodarczym, o tak, takich rzeczy. No ale to wiesz, i dziwne jest to, że właśnie to pan yy, Bencen ma tutaj główną kosę z wolnościowcami, którzy, którzy tak naprawdę pod tym kątem okazuje się, Kontrowersji, to nie mają taki sam stosunek do kontrowersji negatywny jak, jak pan Mencen. No i dobrze, że, że obie te partie są w jednej konfederacji przynajmniej, no bo to nie rozprasza głosów. No ale to oznacza, że na tej pozycji, nazwijmy to kontrowersyjnej, no bo wiesz, jeśli Janusz Korwin-Mikke sterował główną partią konfederacji ze swoimi poglądami, Plus Grzegorz Brown, który powiedzmy też tam jakąś ćwiarteczkę posiada, no to można było powiedzieć, że co najmniej połowa konfy albo więcej to są ruskie onuce. Co nas oczywiście cieszy. No są powiedzmy ci kontynentaliści, ci ludzie od polityki wielowektorowej, od spojrzenia na świat geopolityczny bardziej oczami Leszka Sykulskiego niż Jarosława Kaczyńskiego, tak bym mógł powiedzieć. No a w tej chwili, skoro ten główny podmiot Konfederacji przeszedł w ręce Mencena, który go sprowadził z powrotem w taką optykę Jarosława Kaczyńskiego, atlantystyczną, no to można powiedzieć, że Konfa że straciła ten urok powiedzmy antysystemu w takim lokalnym spojrzeniu, no ale jest jeszcze na szczęście Grzegorz Braun, no bo tutaj też właśnie Sowil Męcen odciął się od Stop Ukrainizacji Polski, do którego tej, tej akcji dołączył Krzysztof Bosak. Tutaj zauważyłem, poszedł na event Stop Ukrainizacji, co mnie bardzo cieszy. Słowem, słowem, konfa przesunęła się troszeczkę w kierunku centrum, nawet znacząco przez tą nominację. No i to jest oczywiście jakiś ruch, wiesz. No czas zobaczy, Czas zobaczyć, czy to jest ruch taktyczny, który pomoże Konfie nabrać, yy, powiedziałbym, wiesz, wiatru w żagle, czy też to jest ruch, który ją trochę przytopi. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mam taką hipotezę, jeszcze do, do której chciałbym, żebyś się ustosunkował, bo to, to wygląda, że rzeczywiście to jest taki przemyślany plan przesunięcia całej konfederacji. A ja się zastanawiam, czy to nie jest taki plan taktyczny. To znaczy, Ruch Narodowy w Konfederacji zajęty jest teraz głównie walką o marsz niepodległości z Bąkiewiczem. Par... Ja, ja bardzo popieram tą walkę, bo uważam, że trzeba Bąkiewiczowi ten marsz zabrać. Okej, okay, ale, ale ten on jest zajęty nie będzie nie ma teraz sił i środków, żeby zaangażować się zbytnio w walkę wewnątrz Konfederacji w tym ewentualnym nowym rozdaniu, jakie narzuci Męce. Partia Węży zostanie wycięta w prawyborach, bo co do tego chyba no po to te prawybory są robione. No to, to no co powiedzmy, do... Powiedzmy, że w połowie. No ale no, w, w, zostanie zneutralizowana. I kto jest teraz y, kto jest teraz w takiej konfiguracji y, główną przeszkodą do tego, żeby Sławomir Męcen został samcem Alfa Konfederacji? No, oczywiście Brown, no. No, właśnie, i może to o to chodzi, żeby teraz, właśnie, odciąć się, zepchnąć do defensywy Grzegorza Brauna, i e, prawda, e, potem przyjdzie Sławomir Mencen na Radę Liderów i powie: Słuchajcie, możecie sobie gadać, co chcecie na temat tych Ukraińców, nie ten, ale ustalmy sobie. Ja tu jestem teraz szefem i macie być grzeczni. No wiesz, ja uważam, że cały czas na stole jest coś takiego jak zapotrzebowanie prezesa Kaczyńskiego na konfederację bez Korwina i Brauna. Korwina udało się wyciąć z polityki w rękawiczkach aksamitnych, okazuje się, no i został Grzegorz Braun. To zapotrzebowanie na konfederację taką, która nie byłaby ruską onucą, czyli konfederację, która mogłaby w razie czego... Być koalicjantem PiSu, czyli być zaakceptowana przez ludzi, którzy oglądają telewizję, bez względu na to, jaką, ale każda telewizja w tej chwili jest pro ukraińska i anty, antyrosyjska. W związku z tym to zapotrzebowanie cały czas jest na stole. I tak jak mówisz, jeśli, jeśli pan Sowek Mencen w tej chwili przesunął się, na, jeśli chodzi o geopolitykę, na takie pozycje, powiedziałbym, mainstreamowe, no to. Tutaj pewnie to, co robi Grzegorz Brown z koroną, będzie mu uwierać, a jako główny, główny szef, no tutaj najsilniejszej partii, może faktycznie w Radzie Liderów za pomocą swoich ludzi, no po prostu stworzyć jakieś, jakieś ograniczenia dla wolności, że tak powiem, słowa w tym, w tym zakresie. I może to być wbijanie klina z kolei między tutaj zdrowe, mainstreamowe ciało. Konfederacja Grzegorza Brauna. No ja liczę bardzo na to, że Krzysztof Bosak, który tak jak mi przesunął się trochę w prawą stronę ostatnio, że on, że on ten proces powstrzyma. Liczę na to, że być może paradoksalnie, no nie wiem czy paradoksalnie, czy węże, bo oni są bardzo ideologicznie po tej stronie tej atlantyckiej narracji. No jest to ciekawe. Jest to ciekawe, czy Konfederacja utrzyma swój Taki antysystemowy wizerunek czy antyestablishmentowy, no bo udało jej się, powiedzmy, ten wizerunek utrzymać podczas COVID-u. Chociaż, jak doskonale wiemy, na początku znowu Grzegorz Brown był tym człowiekiem, który, który stał po stronie rozsądku. Jak się później okazało, jego, jego jakieś opinie na temat tego, co się dzieje, były bliższe prawdy. Teraz wszyscy się pod tym chętnie podpisują, że tak. My, my tutaj uważaliśmy to samo, co Grzegorz Brown, tylko tego głośno nie mówiliśmy. Ale to był przecież nasz człowiek, i w związku z tym zdecydowanie podpisujemy się pod jego walką z COVID-em. Chociaż, chociaż wtedy tak wcale nie było, teraz jest dokładnie to samo, że Grzegorz Brown, oni się już powinni nauczyć, że Grzegorz Brown po prostu szybciej jest w stanie rozpoznać sytuację niż oni i powinni go mieć za taki kompas, a oni cały czas wiesz, cały czas nie ufają, cały czas uważają, że że to jest szur, proszę ciebie, bo wiesz, wydaje mi się w tych młodych, takich 20-letnich korwinistach, to koroniarze mają opinię szurów. Wiesz, nie zdając sobie sprawy, że, że ta szuria, ich zdaniem, to ona zawsze ma rację, oni a jakoś, oni jakoś muszą potem te swoje poglądy dopasowywać do tych testów stawianych przez Grzegorza Brauna. Oni jeszcze nie zauważyli, że to jest że to jest taki mechanizm, który się powtarza, wiesz, non-stop, w związku z tym można to przyjąć po prostu, że tak jest. Że jeśli coś Grzegorz, to powinni się po prostu chodzić i pytać Grzegorza Brauna, co powinni myśleć o tym i o tamtym. No, przecież zawsze w jakiejś bandzie ludzi jest ten najmądrzejszy, który wie lepiej i którego się warto spytać, tak. No i, no i tak jak mówię, ciekaw jestem, kiedy dorosną do tego, że to trzeba się iść spytać Grzegorza Brauna. Panie Grzegorzu, bo nie wiemy, kurde, co zrobić, co to jest z tymi ruskimi, albo co to jest tam, albo co to jest tamtym. I wtedy Grzegorz im powie, no koledzy, koalicjanci, moi mili. I tak dalej. No a na razie, na razie, na razie jeszcze do tego nie dojrzali, nie dojrzeli, no i cóż mogę powiedzieć, no, mam nadzieję, że to się w końcu stanie, że kolejny, kolejny Przykład powiedzmy trafnie podjętych tutaj decyzji i diagnoz, przekona tych ludzi, że Grzegorz Brown nie jest szurem, tylko oni są po prostu mało doświadczeni. No, no ale na razie to właśnie jeśli chodzi o tą warstwę polityczną. To raczej Grzegorz Brown mógł się poczuć niekomfortowo po tych wypowiedziach Mencena, a nie na przykład Partia Węży, która tak <stwierdziła>, stwierdziła, że te prawybory to jak referenda w Donbasie. Ale o, ale wiesz co? Tak, natomiast ja uważam, że same prawybory są bardzo odważną koncepcją, ponieważ. No, liczę na to, że ona nie jest, wie, że to nie jest klasyczna polska strategia: na złość babci odmrożę sobie uszy. Czyli co tam, że ja stracę kilka mandatów, ważę, że, że węże stracą połowę? Ha, ha, ha. Myślę, że to nie jest ta koncepcja. Myślę, że to jest szczere otwarcie mandatów dla ludzi, którzy są bardziej znani. Bo ja wiem, że takie rozmowy były prowadzone od dłuższego czasu. Konfederacji od, nie wiem, co najmniej roku ja o nich gdzieś tam słyszałem i były tutaj dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja taka, jeśli weźmiemy ludzi niezależnych na posłów, no to cholera będą niezależni. To znaczy, że nie będą sterowalni. I to jest raz. Po, poza tym, no nie wciśniemy naszych takich zasłużonych, wiesz, partyjnych aparatczyków, którym być może by im się to za, należało, jak za wysługę lat, że tak powiem, no bo są za słabi, nie poradzą sobie po prostu. Przegrają. Na druga wersja jest taka olać tych wysłużonych aparatczyków partyjnych weźmy weźmy orłów i lwów na te miejsca nie będą sterowalni ale polepszy to jakość polityki ogólnie generalnie no i oczywiście ta koncepcja żeby wziąć tych tych ludzi którzy są w stanie wiesz są niezależni znani i sobie poradzą to była koncepcja którą Sowomir Męcen no, zawsze, zawsze ją popierał, można powiedzieć. Natomiast chyba tylko on, chyba tylko on, ponieważ wszyscy inni, ludzie, którzy byli wysoko w strukturach wszystkich partii konfederacyjnych, jednak uważali, że jest to koncepcja, która im zmniejszy zakres sterowania, po prostu później. Ja uważam, że to jest fajna Polska, właśnie taka łacińska koncepcja związana z różnorodnością, z tym, żeby ci posłowie byli ludźmi jednak z charakterem, z którymi trzeba będzie potem się jakoś układać, ale to będą ludzie niesterowalni. To jest, wiesz, bycie niesterowalnym to jest jednak atut, to jest jednak zaleta. To znaczy, że ten facet jest silny, wiesz, no bo niesterowalność bierze się z siły. Więc ja akurat jestem w stanie przymknąć oko na te wszystkie brewerie Sawomira Mencena. Związane z Ukrainą i Rosją. Natomiast jeśli te prawybory nie będą takie jak referenda na Ukrainie, a wiem, wiem, bo po Radzie Liderów, na których ta sprawa była gdzieś tam lekko omawiana, w ogóle po pierwsza Rada Liderów po, nowym, po zmianie prezesa, no nie miała charakteru, z tego co wiem, takiego rozłamowego. Nic tam nie było takich wątków, które by. Mówiły o tym, że ta konfederacja no, idzie w kierunku rozpadu. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o te prawybory, to one mają mieć podobną strukturę jak prawybory na, na, na kandydata na prezydenta. Słowem, jeśli ktoś jest bogaty, to będzie mógł oczywiście przekupić swoich ludzi, ale jeśli ktoś jest popularny, to będzie mógł tych ludzi zwołać żeby na niego po prostu głosowali. W związku z tym y, powiedzmy, że no bo wiesz, takie prawy wybory i w ogóle demokracja to zawsze jest, to nigdy nie jest obiektywne. No wiesz, niech każdy z, z widzów kochanych, kochani widzowie, niech każdy z was postara się wymyśleć metodę, y, nie wiem, zapraszania elektorów, czy wyłaniania elektorów, czy jakichś, jakichś innych rzeczy, żeby, żeby nie dało się to st strollować przez przez system, który jest od nas dużo bogatszy i tak to jest strasznie trudne tak naprawdę. To nie jest łatwa, łatwa sytuacja, natomiast wydaje mi się, że ta mechanika praw wyborów na yy, prezydenta no była na tyle, na tyle yy, jakby skuteczna i udana, że nie doszło tam do jakichś rażących patologii, a jednocześnie jest to bardzo fajne medialnie, że wiesz, Konfederacja zawstydza pozostałe partie, no w tym przypadku yy, partia Korwin, bo pozostali koalicjanci póki co to nie chcą oddać swojej władzy, żeby y, mianować na te jedynki ludzi jednak według tego klucza, no nie, że, or, wiesz, nie orów, tylko za wysługę lat i takich i tak dalej. No, y, ja liczę na to, że się złamią, że się złamią i pójdą w tym samym kierunku, ale tak jak mówię, y, to, że Sławomir Mence się na coś takiego y, zdobył, no to wielki plus dla niego, bo tak jak mówię, on był jedyny w całym tym towarzystwie, który, który zechciał oddać władzę a Przecież cały antysystem, tak naprawdę wolnościowy, no to on polega na oddaniu władzy. Nie mamy władzy po to, żeby ją mieć do końca życia, tylko żeby ją ludziom oddać. No i Sławomir Mencen tą władzę ludziom oddał, yy, przynajmniej na razie deklaratywnie. W związku z tym to jest element, za który, no, można powiedzieć, że ma u mnie, no, tutaj bar bardzo duże, wiesz, na, punk na, na starcie punkty. Pożyjemy, zobaczymy, bo ja bym moim zdaniem zawsze tkwi w szczegółach. To na razie, na razie ten wątek zamknijmy, natomiast ja zapowiadałem przegląd wojenno-geopolityczny, no bo tu wątek wojenny, no jakby się bardzo radykalnie zaktualizował w momencie, gdy są straszliwe, barbarzyńskie, zbrodnicze bombardowania Ukrainy. Tylko kiedy słyszę, że to jest zbrodnie straszliwe się dzieją i słyszę, że zginęło tam kilka osób, to. No to znaczy w jednym dniu, tak? Kilka osób ginie. No to to, to po prostu no, 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 w momencie, kiedy. Kiedy w Donbasie podczas każdego ostrzału do ginęło mniej więcej tyle osób ostrzału ukraińskiego, jakby ktoś miał wątpliwość i, i nie zczaił, że y, y, Ukraińcy ostrzeliwali Doniecko od 2014 roku mniej więcej regularnie. E, ale ale y, no, y, już nawet taki dr Bartosiak, nie wiem, czy to było takie to był taki balon próbny. Czy, czy nie dotrzymał zasad konspiracji, i powiedział, że być może będziemy poproszeni o uzupełnienie, wyrównanie potencjału na Ukrainie. Znaczy, krótko mówiąc, mamy zostać mięsem armatnim na wojnie ukraińskiej. No i w tym momencie właśnie takie gdzieś odchodzenie, wpisywanie się mainstream konfederacji, no to uważam, że to gorzej niż zbrodnia, to błąd. No. No ja też tutaj za talerandem bym powiedział, że to jest błąd. <laughs> ale, ale wiesz, ja uważam, że, że sytuacja w tej chwili jest taka, że ze względu na to, że nie byle kto, tylko sam Xi Jinping zapowiedział na listopad rozmowy z przywódcami krajów europejskich, to yy, to znaczy, że na ten listopad są, są można powiedzieć, yy, tutaj planowane rozmowy na temat wygaszenia tego konfliktu i, i, i początku budowy nowego systemu bezpieczeństwa w Europie. Czyli można powiedzieć, że bardzo, bardzo ważny taki punkt zwrotny. No i żeby, żeby do tego punktu zwrotnego doszło, żeby ci przywódcy tam przyjechali, no bo wiesz, jak nie przyjadą, to będzie afera. To Xi Jinping straci twarz. To naprawdę jest to, wtedy będzie gigantyczne uderzenie w jego wizerunek. I wiedzą to wszyscy jego wrogowie. W związku z tym przypuszczam, że cała banksterka się napina, żeby jednak y, chociaż z połowa tych zaproszonych głów państwa tam nie przyjechała, bo to tak jak mówię, będzie to blamasz Xi Jinpinga dużo większy niż wizyta pani Nancy Pelosi na Tajwanie. Dużo większy. A jednocześnie, jeśli tam wszyscy przyjadą, będzie to wielki jego sukces. Więc w związku z tym tutaj Xi Jinping zagrał pokerowo. No i teraz wiesz, mamy na szali na szali takiej decyzji, tych wszystkich, powiedziałbym, ludzi z Europy następujące elementy. Z jednej strony, na tej szali są rozmowy pokojowe, które wiadomo, że zakładają neutralizację Ukrainy i tak naprawdę wypchnięcie NATO z Europy i Amerykanów. W związku z tym no jest to jednak. Wejście na grunt troszkę niebezpiecznej konfrontacji z NATO czy też z banksterami. No, ale przed tymi, przed tymi rozmowami odbędą się wybory uzupełniające do Senatu i może się okazać, że Ameryka przesunie się w kierunku takich myśli izolacjonistycznych. W związku z tym będzie jej to troszkę na rękę. No ale z drugiej strony, co się stanie, jeśli tam nie pojedziemy, szanowni Europejczycy? No więc z drugiej strony będziecie mieli eskalację wojny w Polsce, która być może przyjmie charakter nuklearny. Będziecie mieli zerwanie łańcuchów dostaw, zero gazu rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie wszystkie te, jeszcze sami banksterzy dorzucają na tą szalę, budowaną tak naprawdę przez kontynentalistów dorzucają wszystkie swoje wiesz obsesje klimatyczne i, i jakieś światopoglądowe tak można powiedzieć nie wiem czy odnotowałeś że Stany Zjednoczone stworzyły nową strategię militarną która mówi że Rosja jest bardzo wielkim wrogiem ale Chiny są jeszcze Wrogiem, ponieważ mają praktycznie możliwości do tego, żeby stać się światowym hegemonem. I tutaj Stany Zjednoczone pogroziły palc, palcem światu. Jeśli, moi drodzy, jeśli Chiny będą hegemonem, to zapomnijcie o walce z klimatem. No i wiesz, i teraz to jest pytanie: czy to jest faktycznie groźne? Czy mamy się czego bać? Czy, czy to, że nie będzie, że będziemy mieć dużo tańszą benzynę, prąd, wiesz, nie będziemy mieć obsesji na punkcie emisji CO2 i tych wszystkich, wiesz, strategii zrównoważonego rozwoju. Czy to nas ma przestraszyć? No, no mnie na przykład nie. W związku z tym ja uważam, że ta szala zysków i strat, ta waga zysków i strat, czy, czy Będziemy rozmawiać na temat nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Czy wygasimy tę wojnę? Czy jednak idziemy na udry? Zdecydowanie na udry. No jest tak zbudowana niekorzystnie na, na rzecz banksterów, że stawiam tutaj, że jednak tej jesieni ten konflikt zostanie wygaszony. I myślę, że te wypowiedzi Jacka Bartosiaka ewidentnie budują tą szalę, co się stanie, jeśli się nie dogadamy. On, on zaczyna przychodzić na pozycje, powiedziałbym, kontynentalne, ewentualnie yy, e się, tak jak mówi, po prostu się wysypał. Gdzieś tam usłyszał, powiedział, wiesz, i, i jakby tutaj sufluje tą, tą narrację kontynentalną. No, no, Zrobię z tego sprawy. No, trudno mi powiedzieć, powiem ci, że wybieram się na targi książki za tydzień do Krakowa, gdzie często bywa Jacek Bartosiak, to się go o to spytam po prostu. Może nawet nagram z nim jakąś rozmowę. Uważam, że to będzie ciekawe nagrać z nim rozmowę. Co prawda zapraszam mi tam Grzegorz Brown i, i Tomek Summer ale, ale wiem, że tam wiem już, że tam bywa Jacek Bartosiak, bo tak już kiedyś byłem. razem go nawet przypadkiem, y, miał, miał szansę przyjechać na przejściu dla pieszych. No. <laughs> ale, ale bo przechodził akurat. Ale wiesz, ale, ale oczywiście tego nie zrobiłem. Yy, natomiast natomiast yy... tu i tu mam wielką, wielką ochotę coś powiedzieć, ale nie będę, bo jeszcze ktoś mnie oskarży z artykułu 255 kodeksu karnego, więc więc zamilczę i tylko skwituję to chłodnym uśmieszkiem. Okej. Okay. Tak, tak, ale wiesz, mamy tutaj różne jakieś dziwne ruchy. Bo mamy słynny, te słynne tabletki z jodkiem potasu. Mamy inspekcję schronu. To jest, wiesz, to, jest straszenie. Nas. to jest też budowanie tej szali. Posłuchajcie, wojna będzie straszna, bo wiesz, ta, pieprzyć te tabletki z potasem, ale są plotki, że jak się coś stanie, to podjadą stary pod szkoły y, autobusy i zabiorą gdzieś dzieci. Rozumiesz? Ty nie masz jeszcze dzieci, więc, więc nie wiesz, co to znaczy, widmo tego. Że ktoś zabierze twoje ukochane, wspaniałe, cudowne, jedyne na świecie dziecko, albo jedno z kilku. Wiesz, więc ta, ten strach jest zbudowany w nas coraz bardziej. No, natomiast mamy, mamy właśnie takie rzeczy. Mamy tą słynną ustawę o ochronie ludności, co to nam może wprowadzić? Stan wyjątkowy na wieki, wieków. A tutaj, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to odsyłam do filmiku, który zrobił Leszek Sykulski. Bardzo profesjonalna, że tak powiem, recenzja. Tej ustawy, chyba najlepsza, jaką, jaką dotychczas słyszałem. No i y, mamy, mamy na przykład po stronie władzy mamy ruchy niejednoznaczne, bo tak, Mariusz Błaszczak leci do Korei tam odebrać pierwszą dostawę czołgów i dział, Chiny mu blokują przelot. On oczywiście twierdzi, że to samolot się zepsuł, ale. Y, ja nie wiem, która wersja jest gorsza dla rządu. Powiem tak, bujać to my, ale nie nas. Yy, więc więc no, tyle w temacie z mojej strony. Ale z drugiej strony prezydent Duda dzwoni do prezydenta Iranu. No to yy, f, 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 krok, którego no, no, nikt się nie spodziewał. Po Andrzeju Dudzie. No i wszyscy sobie zadają pytanie, czy wykonywał zlecenie, czy też może się przebudził i wykonał samodzielną misję. No wiesz, ja od lat uważam prezydenta Dudę za człowieka, który sprzyja stronnictwu kontynentalnemu. Uważam, że jego człowiek, Zbigniew Rał, który został nominowany na stanowisko szefa MSZ-u miesiąc po wygranych wyborach na drugą turę prezydencką Andrzeja Dudy czyli uważam, że wiesz, nigdzie nie jest powiedziane, że to jest jego nominat, ale uważam, że to jest jego nominat on przygotowywał tą wizytę. On jeździł do Iranu osobiście, fizycznie tam wiesz, do, do Iranu pojechał i rozmawiał i akurat jakieś, nazwijmy to notatki z tej rozmowy Zbigniewa Rauby dużo obszerniejsze. Natomiast notatki z rozmowy prezydenta Dudy z Ibrahimem Raisim były no, niesamowicie skromne. Zadzwonił i pogadaliśmy, dosłownie wiesz, coś takiego, o sytuacji na świecie. No ale nie dzwoni się do kogoś takiego jak Prezydent Iranu, w sytuacji, w której teoretycznie jesteście w sojuszu, który, który od, od, od zawsze chce, chce wojny z Iranem, tak? Iran tu jest zawsze tym, tym, tym głównym złym od, od, od 10 lat, prawda? Na, na okładce jacyś tam ajatollahowie byli byli przedstawieni jako Hitlerowie i tak dalej, to nie dzwoni się do, do czegoś takiego, tak, tak po prostu z nudów, powiedziałbym. W związku z tym ja uważam, że to jest, że ta moja teza. Że prezydent Duda jest stronnikiem stronnictwa kontynentalnego, z każdym takim faktem jest coraz mocniejsza. Jest coraz mocniejsza, czego się oczywiście baża. A z drugiej strony najwyraźniej Chińczycy dostrzegli już y, tą dwoistość. Ja tutaj, wiesz, y, rozmawiałem w kuluarach kiedyś z panem radkiem pyflem na ten temat, który mówił, że dla Chińczyków to jest troszkę problem zorientowania się w tych stosunkach europejskich, gdzie pół rządu jest wiesz, w lewo, a pół rządu w prawo. <laughs> że to jest dla nich jak, jakiś taki twór, wiesz, którego oni tak trudno im to zaakceptować. A najwyraźniej, najwyraźniej, już to zaakceptowali, że obóz prezydencki jest cacy, a, a, a minister Błaszczak i obóz, obóz Kaczyńskiego-Morawieckiego jest B. W związku z tym, jak Błaszczak pojechał właśnie odebrać jedną z, z 288 wyrzutni rakietowych, czy, czy coś takiego, no to... Po, po prostu... Przepraszam, bo ci muszę, muszę ci wejść w słowo. Ja się zastanawiam. Dalej nie było można tego sprzętu kupować tylko w Korei, bo, bo to jest chyba najbardziej oddalona lokalizacja od Polski, y, jaką można sobie wyobrazić. No, mnie, mnie zastanawia, po kiego grzyba ta Korea? No bo wiesz, Amerykanie, tu chodzi o to, że y, Korea powiedziała, że część tego sprzętu jest w stanie dostarczyć w pół roku. Amerykanie powiedzieli, że owszem, ale za pięć lat, czy coś takiego. W związku z tym, poza tym jeszcze wiesz, Korańczycy idą nam bardzo na rękę, jeśli chodzi o takie sytuacje, że te wyrzutnie mają być na podwoziu Jelcza, więc to się opłaca, więc oni tam tylko te takie wiesz, skrzynki na rakietki, że tak powiem, będą montować na tych polskich Jelczach, ale za to drogo i szybko. No i jeszcze tam wiesz, oni jeszcze mają taki samolot myśliwski, który wygląda jak jak raptor amerykański, pewnie jest słabszy Znacznie, ale wiesz, wygląda super, świeżego oblatali. Mają jeszcze czołg K2, który też wydaje się być dobrym czołgiem. Ale wiesz, no ustalmy taką rzecz. Wszystkie te rzeczy są nam kompletnie do niczego niepotrzebne. Bo jeśli założymy wariant, że pójdziemy na wojnę z Rosją, to możemy od razu się przykryć gazetą i wiesz, czekać na śmierć w leju atomowym. A jeśli przyjmiemy y, wariant, że się obronimy, no to powinniśmy zainwestować jednak y, w życie Polaków, wiesz, w to, żeby ich nie dorżnąć ekonomicznie, a nie wszystkie możliwe jeszcze kredyty, jakie, jak, jakie są do wzięcia, inwestować w jakieś horrendalne ilości sprzętu wojskowego, które przypuszczam, że w razie takiej wojny. Jeśli, by doszła wojna, jeśli ta wojna by eskalowała do konfliktu z Polską, no to nie mam wątpliwości, że po stronie Rosji stanie potęga przemysłowa Chin. To tak samo jak po stronie powiedzmy Wielkiej Brytanii w dwóch konfliktach tych światowych stawała potęga przemysłowa Stanów Zjednoczonych. No nie mam co do tego wątpliwości. I wtedy wszystkie te rakietki i czołgi możemy sobie wetchnąć w zadek, ponieważ przylecą tu chińskie drony i zrobią z nich po prostu kupkę Kupkę popiołu i to wszystko na ten temat. W związku z tym, ktokolwiek steruje Polską, jest debilem. I państwo, tutaj kończymy nasz program. Sebastian się z Państwem nie pożegna, już tłumaczę, tutaj dogrywam ten, ten koniec, bo w zasadzie no, coś się stało z plikiem. Ja już wyjaśniam, bo nie mówiłem o tym w żadnym programie, korzystam z okazji. Że mieliśmy awarię, tutaj po prostu komputera, na którym ja pracuję. Mamy sprzęt zastępczy dzięki tutaj uprzejmości, uprzejmości, zwłaszcza Piotra Korczarowskiego, któremu z tego miejsca dziękuję. No, ale wyszedł taki. Taki problem, że tutaj był plik uszkodzony czy coś takiego, no i ucięło akurat tą końcówkę. Także jak przesłuchałem, no to już było po ptakach, że tak się wyrażę. Ale, ale merytorycznie nic Państwo nie straciliście, to zapewniam. Więc dziękuję za obejrzenie tego programu w imieniu moimi. Sebastiana. No, i jeżeli się ten program merytorycznie podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i do wsparcia kanału, no bo musimy mieć po prostu pieniądze na naprawę. Na Komputer jest w serwisie, a tutaj są co chwila przeboje. Trzeba różne rzeczy konfigurować od zera, więc przepraszamy serdecznie za usterki. I dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych programach.